Trzeba powiedzieć raz. Stary Sącz to bardzo piękne miasto z niezwykle bogatą ofertą kulturalną. Ja pozwolę sobie przywitać Państwa. Dziękuję mediom zainteresowanym wydarzeniami kulturalnymi. A przypomnę, że będziemy rozmawiać o jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na Sądecczyźnie, a na pewno najważniejszym wydarzeniu teatralnym na Sądecczyźnie, czyli 24. jesiennym festiwalu teatralnym. Prawdę mówiąc, nawet planowaliśmy zorganizowanie tej konferencji w ubiegłym tygodniu, bo byliśmy w zasadzie przygotowani, żeby te wiadomości Państwu przekazać, ale byliśmy w trakcie organizacji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej i po prostu chcieliśmy się skupić na jednym, żeby jedno zrobić dobrze. Przedstawię, chociaż Państwo pewnie znacie naszych gości, zacznę od burmistrza, pan burmistrz Jacek Lelek, któremu zaraz oddam głos, i dyrektor artystyczny jesiennego festiwalu teatralnego, pan Janusz Michalik. Ja jestem Wojciech Knapik i dyrektoruję temu obiektowi i tej instytucji, w której Państwo i razem znajdujemy się. To może panie burmistrzu, proszę o słowo wprowadzenia. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Pamiętam, że spotykaliśmy się w tej sprawie, w sprawie jesiennego festiwalu teatralnego w lutym. To zaledwie było kilka miesięcy temu, a wydaje się, że to była cała epoka. Gdzieś ta historia, walec historii, który przetoczył się i przetacza się przez świat, w szczególności również przez Sądecczyznę, od tego czasu sprawia, że wydaje się, jakby to było naprawdę lata świetlne temu. Ale to tylko się wydaje, bo to, co wtedy powiedzieliśmy, zakomunikowaliśmy wspólnie, pomimo różnych sytuacji, cały czas nad tym prace trwały. Trwają i przygotowania do 24. jesiennego festiwalu teatralnego chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować, pokazać, na jakim jesteśmy etapie i pokazać, że to po prostu się będzie działo i to się dzieje, co jest oczywiście powodem dużej radości, satysfakcji i cieszę się, że ta niezwykła impreza będzie kontynuowana. A oczywiście dla mnie, jako dla włodarza Starego Sącza, największą satysfakcją, radością jest, że ona będzie kontynuowana w Starym Sączu. Proszę Państwa, tak się składa, że to jest 24. jesienny festiwal, natomiast wczoraj zakończyliśmy, tutaj taka magia liczb, 42. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Także jakiś taki zbieg dwójki, czwórki nas tutaj w jakiś sposób towarzyszył nam w tym roku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to też była impreza pod wielkim znakiem zapytania, też impreza z ogromną tradycją, też fantastyczna impreza. Natomiast zastanawialiśmy się, czy w tym roku do tego tematu podejść z racji epidemii, czy podołamy, czy damy radę. Oczywiście ten Festiwal Muzyki Dawnej odbył się w trochę innych realiach. Odbył się w dwóch wersjach, wersja online, ale również tej wersji z publicznością. Było trochę inaczej, koncerty odbywały się w sali, w Kościele Miłosierdzia Bożego, w Nowym Kościele, który jest znacznie większy, ale z kolei też nie kojarzy się z muzyką dawną. Ale już artyści, którzy wykonywali sposób wykonania wirtuozeria, no i przede wszystkim publiczność, która dopisała, sprawiły, że atmosfera tego festiwalu nie ustępowała atmosferom festiwali z lat ubiegłych, udało się. Tutaj też chciałbym podkreślić sprawność organizacyjną Centrum Kultury i Sztuki, które dopasowało świetnie warunki do wymogów sanitarnych, zadbało o bezpieczeństwo tych, którzy na te koncerty przychodzili, spełniając wszelkie wymogi. I to też mówię o tym, dlatego że to pokazuje, że jesteśmy na to przygotowani, że pomimo tych trudności, które są w roku bieżącym, to jednak ta sprawność jest i jestem przekonany, że tak jak 42.
Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej uważam, że zakończył się bardzo dużym sukcesem. Wczoraj taki na finał spektakularny koncert Orkiestry Historycznej. To wielkimi krokami, coraz szybszymi zmierzamy do podobnego sukcesu 24 jesiennego Festiwalu Teatralnego. No tutaj chcę jeszcze raz wyrazić takie moje zadowolenie i radość tutaj w kierunku pana Janusza Michalika, który, nie wiem czy państwo wiecie, czy państwo czytaliście na łamach Kuriera Starosądeckiego, jak zaczął do tego Starego Sącza przyjeżdżać częściej, to się i sobie przypomniał, że jego korzenie też w Starym Sączu są, korzenie wszystkiego są w Starym Sączu, nie wiem czy państwo wiecie. Także zwłaszcza dzisiejszego poranka, no to też to trzeba, prawda, powiedzieć i przypomnieć też, znaczy przypomnieć, że generalnie i pan Janusz, czyli Festiwal Teatralny ma korzenie w Starym Sączu i ważne wydarzenia takie polityczne też, ale dzisiaj na inny temat w tym momencie rozmawiamy. Proszę, więc oczywiście ja za chwileczkę oddam głos tym, którzy najwięcej na temat festiwalu, to czego państwa najbardziej interesuje, chcą i mogą, prawda, powiedzieć. Ja dzisiaj już chciałbym zaprosić publiczność na to, co się szykuje, czyli czegoś takiego jeszcze Stary Sącz nie przeżył, bo tego jestem pewny. Sądecczyzna, owszem, w poprzednich latach, ale sam Stary Sącz, więc na pewno to będzie jeszcze jedna okazja do tego, żeby Stary Sącz odwiedzić, zobaczyć. Ta jesień, tegoroczna jesień kulturalnie w Starym Sączu będzie niezwykle bogata, ale o szczegółach to już niech powiedzą już bezpośrednio organizatorzy. Myślę, że czekacie państwo przede wszystkim na zaprezentowanie programu i po to zwołujemy tą konferencję. No, najlepszą osobą do zaprezentowania programu jest dyrektor artystyczny i zaraz to zrobi. Natomiast ja, zanim przejdziemy do tego punktu, chciałem powiedzieć, że zakończyliśmy przed mniej więcej 2 tygodniami konkurs na grafikę festiwalową. I dzisiaj również chcemy państwu ją oficjalnie zaprezentować. W konkursie na oficjalny plakat festiwalu, który no tutaj mamy w formie akurat roll-upu przygotowany, ale już państwo również widzicie, jak to będzie się prezentowało na plakacie, wygrała praca nadesłana wśród ponad 180 prac. Ten konkurs naprawdę cieszył się. Mam wrażenie, że to również jest takie żniwo okresu pandemii, że po prostu artyści mieli dużo, dużo czasu na to, żeby naprawdę fantastyczne prace nam nadesłać. Ich było ponad 180. Wygrała praca autorstwa pana Oskara Semika, artysty z Krakowa, która przede wszystkim no, zaskoczyła nas taką adekwatnością symboliczną do sytuacji, w jakiej znalazł się jesienny festiwal teatralny, kojarzony do tej pory z Nowym Sączem, takie symboliczne jakby przekazanie, z jednej strony korzenie skądś wyrastające, z drugiej strony przekazanie, dwie ręce, ewidentnie ręce współpracujące, będące symbolem współpracy, takiego płynnego i przyjaznego przekazania i coś nowego, co z tego rodzi się. I że pomimo, że było naprawdę masa fantastycznych pod względem plastycznym propozycji tych projektów, to jednogłośnie jury 4-osobowe w składzie również obecnych na tej konferencji pani Marty Jakubowskiej i pani Katarzyny Luksy i dwie tutaj osoby wchodzące w skład komitetu organizacyjnego. Nie mieliśmy wątpliwości, żeby tą pracę wybrać. Dodatkowo powiem, no, że ona świetnie też współgra ze stylem, który był do tej pory, znacie państwo z poprzednich plakatów, a pozostałe wyróżnione plakaty, czy te, które zrobiły na nas wrażenie, na pewno będziemy do tych projektów sięgać jeszcze w kolejnych latach, ponieważ to jest fantastyczna biblioteka pomysłów i w zasadzie gotowych prac na następne lata. Także bardzo też prosimy państwa
jeżeli jest taka możliwość, o rozpropagowanie gdzieś w mediach tego właśnie, że ten motyw wygrał. Panie Januszu, pora na zaprezentowanie programu. Tak, ale ja jeszcze wspomnę o plakacie, bo rzeczywiście tutaj na tym plakacie znajdują się korzenie, o których pan burmistrz wspominał, czyli wszędzie te korzenie są, również na plakacie festiwalu. Ale na plakacie znajdują się również loga, czy logotypy organizatorów, patrona, którym jest pan burmistrz, patrona honorowego na festiwalu, logo organizatorów, czyli Centrum Kultury i Sztuki imienia Adesali w Starym Sączu, Stowarzyszenia Animatorów Kultury i Teatru Robotniczego imienia Bolesława Barbackiego. To są organizatorzy. Są również loga sponsorów, których szybciutko, jeżeli państwo pozwolą, wymienię, bo bez nich oczywiście ten festiwal by się najnormalniej w świecie nie odbył. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, że w tych ciężkich, trudnych czasach epidemii koronawirusa, która nam, ta epidemia towarzyszy, zdecydowali się po prostu z nami zostać. Niezmiennie sponsorem platynowym naszej imprezy jest firma Koral. Również marka Bracia Koral dołączyła w tym roku do tego grona sponsorów. Sponsorzy strategiczni Tokaj Kobex, Piwniczanka i po raz pierwszy na naszym festiwalu firma Ekran. Sponsorzy złoci to firma Konspol, Fakro, Powiat Nowosądecki i firma Wiśniowski. Sponsorzy srebrni Optyk Walczyk, firma gastronomiczna Raj, Aquaplast, Park M i Zarczyk. Brązowi sponsorzy Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, firma RSB, Heron Life Hotel, firma rodzinna Pyzik, przedsiębiorstwo Budmex Barcice, firma Profil i przedsiębiorstwo materiałów budowlanych Ramex. Partnerzy wspierający to hotel Beskid, drukarnia Netrium, Villa Poprad, Biker Studio, drukarnia Nowodruk, hotel Perła Południa, firma Sezam, przedsiębiorstwo Bartnik, firma Bartnik, ogród Jaki kwiaciarnia, firma Pawo, salon Da Vinci i firma Ajdukiewicz. To są nasi po prostu mecenasi. Bardzo im dziękujemy za to, że zechcieli w tym roku również towarzyszyć, będą towarzyszyć naszemu festiwalowi. Jeżeli chodzi o program, to tak jak już państwo pewnie wiecie, bo to ogłaszaliśmy już wcześniej, festiwal potrwa od 21 września do 5 października, 2 tygodnie i 1 dzień. Codziennie mamy dla miłośników teatru, ale również i muzyki, coś naszym zdaniem interesującego. My program konstruowaliśmy według naszej dobrej zasady, która się sprawdzała przez 23 lata, więc nie widzieliśmy powodu, żeby zmieniać tej zasady. Czyli nasz festiwal to spektakle w bardzo różnym stylu, bardzo różne tematycznie, jak wspomniałem, również i koncerty. Będziemy grali tutaj przedstawienia dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci. Będziemy świadkami bardzo rozbudowanych formalnie spektakli, widowisk, jak również przedstawień kameralnych. Zawsze staramy się zapraszać do udziału w naszym festiwalu wybitnych artystów, wspaniałych ludzi sceny, również artystów popularnych, takich, których państwo znają z, chociażby z ekranu telewizji, czy z ekranów kinowych, czy z estrad również. Tak będzie również i w tym roku. Ciekawie się złożyło, że przy konstruowaniu naszego programu, tak teraz zerkam już do tego zestawienia programowego, że ten pierwszy tydzień, a przynajmniej kilka pierwszych dni, taki podział nastąpił jakby nieformalny, zupełnie tego nie planowaliśmy. Że w pierwszej części tego festiwalu pojawiają się propozycje, nazwijmy je takie mniej konwencjonalne, czyli może eksperyment to za duże słowo, ale jest tam tego eksperymentu troszkę awangardy. Niemniej jednak to nie są klasyczne pozycje w takim rozumieniu dramaturgicznym. Zaczynamy tak jak co roku wernisażem. W tym roku będzie to wernisaż wystawy fotografii Jurka Cebuli i Andrzeja Ramsa.
teatr wasz, widzę ogromny, to jest taka parafraza cytatu. To jest mała cząstka tego, co Jurek i Andrzej zrobili w czasie wielu edycji poprzednich naszego festiwalu. My ich nazywamy, że oni są naszymi nadwornymi fotografikami tego festiwalu i będziecie mogli Państwo zobaczyć kilkanaście, czy właśnie kilkadziesiąt ich prac fotograficznych wybranych z tej kilku czy kilkunastoletniej ich bytności na festiwalu. Czyli w pierwszym dniu, w poniedziałek, zaczynamy od wernisażu wystawy Jurka i Andrzeja Teatr Wasz Widza Ogromny. I w tym samym dniu pierwsza premiera, pierwszy dzień i od razu premiera Gospodarze, czyli Teatr Robotniczy imienia Bolesława Barbackiego, przygotował 258. premierę w swojej 98-letniej historii i wracamy po wielu, wielu latach do Tadeusza Różewicza. No to można powiedzieć, że to dla Teatru Robotniczego jest też eksperyment, ponieważ kiedyś w latach 80. Pozwoliłem sobie zrealizować na deskach Teatru Robotniczego jego dramat Odejście Głodomora i w tym roku wracam jakby do Różewicza ze spektaklem Nasza Mała Stabilizacja według dwóch jego sztuk, mianowicie Świadków albo Naszej Małej Stabilizacji, Dzidzi Bobo. I w tym spektaklu znajdzie się jeszcze cytat z Wisławy Szymborskiej z wiersza Na wieży Babel. Dramat, który napisał na początku lat 60., mówiący o niby tamtejszym społeczeństwie, o próbowaniu znalezienia się ówczesnego człowieka w określonej sytuacji polityczno-społecznej. Ta ich ówczesna mała stabilizacja jakoś dziwnym trafem można ją przetransponować też do czasów naszych. Myślę, że Państwo, którzy przyjdą na ten spektakl, zobaczą, że te konotacje ze współczesnością tam są bardzo, bardzo mocne. Dzień drugi to eksperyment niewątpliwy. Po raz pierwszy na naszym festiwalu Living Space Theater z Katowic. To stosunkowo młoda grupa, w skład której wchodzą absolwenci krakowskiej ówczesnej jeszcze PWST, czyli Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, obecnie Akademia Sztuk Teatralnych. Teatr tak zwany nomadyczny, wędrujący, który duży nacisk kładzie w swoich spektaklach na ruch, taniec, pantomimę, plastykę. A do nas przywiezie swój najnowszy spektakl Ferdydurkę według Witolda Gombrowicza, w którym to spektaklu połączenie właśnie ruchu, tańca, plastyki, muzyki również i tej części dramaturgicznej znajduje ujście. Myślę, że ten półtora godzinne spotkanie z Gombrowiczem będzie dużym przeżyciem dla tych, którzy lubią też takie wizualne spojrzenie na temat teatralny. Dzień trzeci to można powiedzieć też jakby dzień dla gospodarzy Teatr NSA. Premierowe przedstawienie, audiencja trzecia, czyli Raj Eskimosów dla aktora i aktorki, mojego osobiście ulubionego autora, już niestety nie żyjącego, wybitnego kompozytora, ale też teoretyka muzyki, no i przy okazji też dramaturga Bogusława Szefera. To jest moja, o ile dobrze policzyłem, 11 albo 12 realizacja szeferowskiej partytury w teatrze. I to jest powrót po ponad 30 latach do audiencji trzeciej. Tym razem mój powrót jako reżysera, natomiast rolę powierzyłem w tym spektaklu dwójce młodych, utalentowanych aktorów, Marcinowi Królowi i Kindze Król, prywatnie rodzeństwu, absolwentowi i obecnej studentce krakowskiej szkoły aktorskiej SPOT. Będzie też dużo eksperymentu, dużo takiej współpracy z publicznością. Ci, którzy znają teatr Szefera, myślę, że wiedzą, o co chodzi. Teatr niezwykle atrakcyjny pod względem właśnie takiej, w cudzysłowie oczywiście, zabawy teatralnej z publicznością. Dzień kolejny, 24 września, dwa spektakle firmowane przez Teatr Polonia, ale to jest też powrót po latach Teatru Montownia do nas, czyli na nasz festiwal. Gościliśmy ich kilkakrotnie
na pierwszych edycjach, podczas pierwszych edycji. Osobiście bardzo się cieszę, że Teatr Montownia przyjedzie do nas na festiwal, bo to, no, można powiedzieć, taka kultowa już w tej chwili grupa aktorów, którzy są też bardzo znani, popularni z innych swoich działań teatralnych, ale też filmowych, serialowych. Myślę, że wszyscy doskonale Marcina Terchucia, Rafała Rutkowskiego czy Macieja Wierzbickiego znają. Oczywiście razem z nimi czwarty, może nie do Brydża, ale czwarty członek, stały członek Teatru Montownia, czyli Adam Krawczuk. Zajmą się tematem szekspirowskim. Dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji. To nieco takie ironiczne, absurdalne, groteskowe spojrzenie na twórczość poety z angielskiego. W niezwykłym ujęciu trzech wówczas studentów, bo to oni byli studentami, jak pisali tę sztukę, Adama Longa, Daniela Singera i Jessa Winfielda. I spektakl ten, który jest niezwykle zabawny, utrzymany w ogromnym tempie, w którym aktorzy pokazują swoje zdolności przepotwarzania się dosłownie z minuty na minutę, jeżeli nie z sekundy na sekundę, w różne postaci. Wyreżyserował znawca tematyki szekspirowskiej, kanadyjski twórca John Weisgerberg, kiedyś na naszym festiwalu 50 twarzy Klaps, 50 twarzy Greya, spektakl Teatru Polonia był prezentowany kilka lat temu, to właśnie w jego reżyserii. Więc myślę, że te dzieła wszystkie Szekspira, Teatr Montownia przyciągnie widzów na nasz festiwal. Mówiłem, że mamy dla dzieci przedstawienia. Pierwszym z tych przedstawień będzie teatr lalkowy, który na co dzień zajmuje się Teatr Każdej Sztuki z Nowego Sącza. Zobaczymy Nowe Szaty Króla według baśni Hansa Christiana Andersena w reżyserii Grzegorza Raconia. To będzie 25 września, w piątek o godzinie 17. A w sobotę 26 dwa spektakle w wykonaniu teatru, bez których nasz festiwal po prostu by się nie mógł też odbyć. Tak się nie może odbyć bez sponsorów, tak bez Teatru Kwadrat nasz festiwal trudno sobie wyobrazić. Teatr, który od czwartej edycji rokrocznie pojawia się na jesiennym festiwalu teatralnym, no nie mogło być inaczej. W tym roku przyjadą aktorzy wraz z dyrektorem zresztą tego teatru Kwadrat z najnowszą premierą Nie książka zdobi człowieka Seymoura Bickera w reżyserii, też kolejne nazwisko reżysera obcokrajowca Giovanniego Castellanosa, Andrzej Neyman, Paweł Małaszyński, Olga Kalicka, Elżbieta Romanowska i Lucyna Malec, czyli znakomita obsada. Dwie godziny świetnej zabawy w wykonaniu aktorów Teatru Kwadrat. W niedzielę 27 września zaprosimy na koncert. Wspominałem, że w repertuarze naszego festiwalu pojawiają się koncerty. Tym razem będą to światowe przeboje we dwoje w wykonaniu duetu prywatnie małżeństwa Anny i Romualda Spychalskich z Towarzyszeniem Zespołu Instrumentalnego Marcina Janiszewskiego. To będzie bardzo urozmaicony koncert repertuarowo, bo pani Anna i pan Romuald, którzy właściwie są wykształconymi śpiewakami operowymi i operetkowymi, ale w pewnym momencie zajęli się również przygotowywaniem recitali w nieco takiej bardziej popularnej formule. I tu pojawią się wielkie tematy filmowe, musicalowe, ich ulubieni kompozytorzy, wykonawcy itd., itd. Więc myślę, że będzie to wspaniały relaks, przy okazji rozrywka, no i okazja posłuchania pięknych głosów sopranu pani Anny i tenora pana Romualda. I drugi tydzień zaczynamy też, można powiedzieć, całkiem świeżym spektaklem, bo premiera też kilka miesięcy temu się odbyła. Nowy spektakl Kompanii Teatralnej z Warszawy, Niemy Kelner, autorstwa Harolda Pintera. To jest taka adaptacja w reżyserii Wojciecha Malajkata sztuki Samoobsługa. Takie nowe troszeczkę ujęcie tego tematu Harolda Pintera, znakomitego dramaturga z bardzo popularnymi, myślę,
aktorami na scenie Piotrem Szwedesem i Mikołajem Roznerskim. To będzie poniedziałek, czyli na dobry start drugiego tygodnia festiwalu mamy niemego kelnera, chociaż aktorzy oczywiście będą się odzywać na scenie. To tak troszkę żartem. No i potem we wtorek, myślę, że kolejna zmiana jakby tematyki, zmiana formuły. Wielki hit, zarówno teatralny, jak i komediowy, O co biega, Filipa Kinga. To jest jedna chyba z najśmieszniejszych i najbardziej, najczęściej też granych farz na świecie. W reżyserii specjalisty od tego gatunku w Polsce, Marcina Sławińskiego. To jest jedna z najnowszych premier Teatru Kapitol z Warszawy w bardzo rozbudowanej obsadzie. Szybciutko powiem, kto wystąpi. Anna Czartoryska-Niemczycka, Maciej Damięcki, Olga Bończyk, Marek Kaliszuk, Delfina Wilkońska, Michał Rolnicki, Wojciech Majchrzak, Tomasz Gęsikowski i Piotr Miazga. Także zagęści się tutaj na tej scenie, proszę Państwa. Nie wiem, czy się zmieszczą. Zmieszczą się na pewno. Dekoracje też olbrzymie. Zobaczymy. Będzie ciekawie, prawda, panowie? Ale wszystko jest ok, oczywiście ustalone. Więc O co biega we wtorek 29, dwa spektakle, a w następnym dniu 30, czyli na zakończenie miesiąca września, również dwa spektakle Fundacji Garnizon Sztuki z Warszawy. Sztuka Czworo do poprawki Cezarego Harasimowicza. To jest taki komediodramat, tak jak zawsze Cezary Harasimowicz pisze te swoje sztuki. One są śmieszne, ale również i mądre i dające trochę do myślenia. W reżyserii Agnieszki Baranowskiej, jak to niektórzy mówią, młodej, zdolnej, wielce obiecującej reżyserki. Oczywiście pani Agnieszka ma już na swoim koncie kilka dobrych, wspaniałych osiągnięć, bym nawet powiedział teatralnych. W obsadzie też nie byle kto, Katarzyna Herman, Piotr Machalica, Agnieszka Sienkiewicz lub Joanna Osyda, bo ta rola jest dublowana, i Marcin Korczy. Kolejny spektakl dla widowni dziecięcej, ale tu bym się zastanawiał, czy tylko dla dzieci, ponieważ spektakl o mniejszych braciszkach świętego Franciszka, autorstwa Marty Guźniowskiej, myślę, że bardzo też trafi swoją wymową, ideą do tej części bardziej dorosłej publiczności. A wystąpią z tym spektaklem aktorzy Teatru Maska z Rzeszowa, który też gościł kilkakrotnie na naszym festiwalu. Więc zapraszamy nie tylko dzieci, ale również i dorosłych na ten spektakl, prawda? Czyli familijny taki spektakl. O, to jest właśnie bardzo dobre stwierdzenie, panie Wojtku. To jest spektakl typowo familijny. A pewnie kilka tych, które już wymieniłem, też można by tak nazwać, chociaż nie wiem, czy małe dzieci mogłyby uczestniczyć w niektórych prezentacjach. Po Teatrze Maska czas 2 października na Teatr Kamienica z Warszawy. To są nasi goście stali, którzy po raz pierwszy pojawili się na festiwalu wówczas, kiedy jeszcze nie była gotowa ich siedziba warszawska. I od tamtej pory po prostu są również co roku, czyli można powiedzieć od początku istnienia Teatru Kamienica, ten teatr nas odwiedza na festiwalu, tak będzie również i w tym roku. Przyjadą z niespodzianką Pierre'a Sauville'a, francuskiego dramaturga, to jest też komedia, ale też z takich rodzajów też takich bardzo inteligentnych komedii. To nie tylko jest taki śmiech, ha, 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 dla śmiechu, ale również gdzieś tam podteksty inne się znajdują. No i wyreżyserował ten spektakl dyrektor teatru, pan Emilian Kamiński. A w obsadzie Paulina Holz, Sambor Czarnota, Małgorzata Sadowska, Krzysztof Kiersznowski i Krystian Kukułka. 3 października Agencja Artystyczna CDN z Krakowa przywiezie nam piękną opowieść teatralną, trochę muzyczną, bo też pojawią się tam śpiewane partie, o Judy Garland, wielkiej gwieździe hollywoodzkiej. Ostatnie kilkadziesiąt minut przed ostatnim w jej historii występem scenicznym, potem niestety tragiczna śmierć Judy Garland,
Spotykamy się z bohaterką w jej garderobie i z jej opowieścią o jej życiu, usłanym nie tylko różami, ale też kolcami i jej występom teatralnym, filmowym i tak dalej. I tutaj wybitna kreacja Hanny Śleszyńskiej w roli Judy Garland z bardzo dyskretnym towarzyszeniem Huberta Podgórskiego lub Piotra Tołoczko, bo panowie też tutaj się wymieniają jakby w obsadzie. Tekst i reżyseria są autorstwa Sławomira Chwastowskiego, więc polecam również bardzo ten spektakl. Niedziela 4 października to też spektakl, który miał niedawno premierę, wyprodukowany przez firmę JT Tadeusza Chudeckiego, którego chyba Państwu nie muszę specjalnie przedstawiać. Sztuka Jerzego Masłowskiego, Anioł i kobiety. W reżyserii Agnieszki Warchulskiej, która na co dzień jest aktorką znakomitą, a tu się podjęła wyreżyserowania tego spektaklu. Zaprosiła do udziału w nim oczywiście Tadeusza Chudeckiego w roli Anioła, Marię Pakulnis, Wiolę Arlak, no i zaprosiła również siebie do tego spektaklu jako aktorkę. Ale pojawi się tam jeszcze pan Jakub Wydrzyński, który partie muzyczne na saksofonie będzie wykonywał. I jeszcze taka będzie niespodzianka, bo pojawi się również i pies Szaras, tak się nazywa piesek, który wystąpi w tym spektaklu. To jest opowieść o trzech kobietach, artystkach, które ulegają wypadkowi i po wypadku trafiają do przedsionków nieba, czy to może raju, bo może tak bardziej, prawda, i spotykają tam anioła, który będzie ich tak kolokwialnie mówiąc, przepytywał na okoliczność ich życia, które też nierzadko miało konotacje pozytywne. No a resztę to oczywiście zostawiam już do festiwalu. Świetna zabawa, świetne dialogi, no i wspaniali aktorzy. I na koniec, proszę Państwa, naszego festiwalu rzecz, myślę, warta podkreślenia, ponieważ w roku, już nie wiem, który to był rok, ale to było 11 lat temu, odbyła się na naszym jesiennym festiwalu teatralnym ogólnopolska premiera spektaklu Dziwna Para Nila Simona w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Teatr Gudejko z Warszawy, oczywiście jako producent tego spektaklu. To nie była jedyna w historii naszego festiwalu ogólnopolska premiera, ale mówię o tym dlatego, że w ubiegłym roku mieliśmy zrobić jubileusz dziesięciolecia tego spektaklu z przyczyn terminowych, tylko z przyczyn terminowych nie udało się tego zrobić, no ale dlaczego nie zrobić dziesięciolecia na jedenastolecie, prawda, grania tego spektaklu od jego premiery. Więc traktujemy to jako jubileusz i myślę, że to będzie świetne domknięcie programu festiwalowego. Kapitalna komedia, również znana z realizacji filmowych. Para, dziwna para, tytułowa dziwna para to oczywiście Artur Barciś i Cezary Żak, nie do podrobienia, ale obok nich też Wiola Arlak, Katarzyna Żak, Witold Wieliński, Piotr Skarga i Wojciech Wysocki. Niezwykle zabawna historia i tym spektaklem myślę, że będziemy z żalem żegnać 24. jesienny festiwal, pewnie ciesząc się przy okazji na jego już kolejną edycję, czyli 25. To tyle, jeżeli chodzi o program, to teraz pan dyrektor może o sprawach bardziej przyziemnych, czyli o sprzedaży biletów i jeszcze paru innych rzeczach. Ale nie wiem, czy Państwo zauważyliście, z jaką dumą nasz dyrektor artystyczny prezentował ten spektakl. I to jest duma absolutnie uzasadniona, bo musicie Państwo zdawać sobie sprawę, że planowanie tego programu w tym roku było tak 4 razy przynajmniej cięższe, trudniejsze niż w normalnym roku. Państwo doskonale wiecie, że teatry również od połowy marca praktycznie do połowy czerwca w ogóle nie funkcjonowały. Tymczasem, no, przede wszystkim dzięki wieloletnim kontaktom osobistym pana Janusza z tymi teatrami udało się ten, nie boję się tego słowa,
naprawdę bardzo atrakcyjny program, nie tylko zaplanować, ale przede wszystkim potwierdzić. Te wszystkie pozycje, spektakle, które zostały wymienione, są potwierdzone, zawarte umowy, także prezentujemy Państwu gotowy produkt. My w zasadzie byliśmy już jakby kilka tygodni temu, wiedzieliśmy, co chcemy Państwu pokazać, no ale czekaliśmy też na ten formalny moment, kiedy teatry będą odmrożone i wtedy jakby no to podpisywanie umów stało się takie już nie czysto teoretyczne, tylko potwierdzone aktualnymi przepisami. Sytuacja była o tyle trudna, że właśnie większość teatrów, agencji artystycznych i tak dalej, większość artystów musiała przekładać cały właściwie kalendarz ten wiosenny od marca, począwszy kwiecień, maj, na jesień. I to tam się po prostu terminarz tak zagęścił, proszę Państwa, że to logistycznie rzeczywiście było bardzo trudne, ale my bardzo dziękujemy właśnie i dyrektorom teatrów, i szefom tych agencji, impresariatom za to, że zechcieli jednak to wszystko potwierdzić i przyjadą po prostu do nas na festiwal. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Z drugiej strony nie zazdrościmy tym, którzy robią to po raz pierwszy, no bo trafili na wybitnie trudny rok i wiemy, że nie będzie łatwo skonstruować program o podobnych walorach. Proszę Państwa, co roku przy okazji festiwalu pojawiają się pytania o dystrybucję biletów i tutaj również mamy dla Państwa bardzo konkretne informacje. Czekając na tą konferencję do dnia dzisiejszego, ustaliliśmy, że sprzedaż biletów na festiwal teatralnych rozpocznie się pojutrze. Tutaj dokładnie mamy datę podaną, 15 lipca. I ponieważ po raz pierwszy na taką skalę umożliwiamy zakup biletów przez internet, nie chcieliśmy, żeby osoby, które no nigdy do tej pory nie korzystały z tej formy, miały czas na jakby oswojenie się z tą formą. Dlatego pierwsza sprzedaż to jest sprzedaż na 3 spektakle. Macie Państwo je tutaj zaznaczone takim fioletowym kolorem. Panie dyrektorze, ale to może ja po prostu przeczytam. Ferdydurkę, tak. 22 wrzesień, dzieła wszystkie Szekspira, 24 września. I Teatr Kapitol od Zobiega, 29.9. Pilotaż to jest czas na oswojenie się, gdy ktoś na przykład zorientuje się, że nie ma ważnej, nie wiem, karty kredytowej, my mu dajemy czas na sprawdzenie, jak to po prostu wygląda, a całą sprzedaż, chociaż my już jesteśmy przygotowani do tego, żeby ją rozpocząć nawet dzisiaj, rozpoczynamy 2 dni później, czyli 17 lipca. Chcemy również, żeby wszyscy mieli jednakowe szanse, żeby mogli się przygotować. My oczywiście będziemy to promować swoimi kanałami, ale Państwo jako media również dla swoich czytelników macie bardzo konkretnego newsa. Możecie ich poinformować, że 15 lipca punktualnie o godzinie 18 będzie można kupić. No, w bardzo demokratyczny sposób, chyba najbardziej demokratyczny, jaki istnieje, po prostu przez internet, bilety na 3 pierwsze spektakle, a po przetrenowaniu tej drogi. No oczywiście to nie jest dla nas żadna nowość, bo my tą metodą sprzedajemy bilety od 2013 roku, ale zakładamy też, że oprócz naszej publiczności Centrum Kultury imienia Adysarii w Starym Sączu, gdzie tam ludzie mają już dawno loginy pozakładane, znają hasła, wiedzą, jak to się robi, pojawi się na pewno potężna rzesza nowych zupełnie odbiorców kultury tutaj w naszym centrum. I ale też tacy, którzy w inny sposób nabywali bilety na poprzednie edycje. No, dokładnie, nie kupowali ich przez internet. W kasie. Czyli dwuetapowo, pilotaż 15, pełna sprzedaż od 17 lipca. I bilety będzie można kupić w internecie na podanych stronach. Nasz główny kanał dystrybucji to jest portal EkoBilet.
czyli www.ekobilet.pl/ckis. No oprócz tego my do tej pory trzymaliśmy te wszystkie newsy dla Państwa w tajemnicy, ale one oczywiście pojawią się na naszej stronie internetowej i na naszym Facebooku, gdzie będziemy tą radosną nowinę, jak rozpoczęcie sprzedaży, promować. Czy ktoś jeszcze z Panów chciał coś dodać? Ja jeszcze a propos strony internetowej, to na tej stronie ukażą się, może jeszcze dzisiaj, jeżeli zdążymy, też opisy spektakli. No i później jutro. Tak, zdjęcia ze spektakli, tak, żebyście Państwo, przede wszystkim potencjalni widzowie, mogli przeczytać sobie informacje o każdym ze spektakli czy koncercie i zobaczyć wyrywkowo oczywiście zdjęcia z tych spektakli. Ja myślę, że chcielibyśmy też Państwa uhonorować, tych, którzy przyszli tutaj dzisiaj. Oczywiście macie dostęp do wiedzy jako pierwsi, ale możemy też się umówić, tylko nie mam wolnej kartki papieru. Pani Kasiu, może po prostu te wszystkie rzeczy wyślemy też Państwu w formie elektronicznej, żebyście nie musieli tego ręcznie przekopiowywać. A nie zadbaliśmy o to, bo no dzisiaj jest taki bardzo szalony dzień, chociażby proszę docenić to, że no wczoraj przed północą zakończyliśmy jeden festiwal, dzisiaj ogłaszamy drugi festiwal, do tego oczywiście jeszcze wybory, jeszcze inne rzeczy, ale za moment tutaj pojawi się kartka, na którym Państwo będziecie mogli wpisać swój adres mailowy i my te rzeczy po prostu wyślemy Państwu w formie elektronicznej. Czy macie Państwo jakieś pytania może do nas, jako organizatorów, do patrona honorowego? Czy będzie jakaś pula biletów w punkcie informacji turystycznej, czy to jest tylko sprzedaż internetowa? To jest system połączony. To, co jest dostępne w internecie, można również, oczywiście my to zaznaczyliśmy, jeżeli ktoś nie wie, jak się kupuje przez internet, podejść do informacji turystycznej i tam nasza obsługa tak naprawdę zakupi ten bilet przez internet, ale po prostu zrobi to za klienta, który chce kupić bilet. Oczywiście no, nie przewidujemy, no, myślę, że inaczej, nie przewidujemy tysiąca osób tam stojących w kolejce, bo jednak internet daje to możliwość, że można sobie to zrobić w domu, ale jak ktoś będzie chciał skorzystać z takiej pomocy, będzie mógł kupić w informacji turystycznej, tylko zwróćmy uwagę na godzinę. Informacja turystyczna jest czynna do godziny 17, więc ta taka zupełnie premierowa sprzedaż odbywa się w internecie, natomiast następnego dnia o godzinie 9 rano będzie można podejść do informacji turystycznej i tam kupić bilet, na przykład za gotówkę. A ile widzów może zobaczyć spektakl? Sala liczy 212 osób, natomiast no to Państwo wiecie prawdopodobnie, że aktualne przepisy, te, które weszły w życie 6 bodajże czerwca, mówię z pamięci, przewidują, że na sali może być zajęte co drugie miejsce. Natomiast no, my traktujemy to jako pierwszy etap odmrażania kultury. W podobny sposób podchodzą do tej sprawy teatry, z którymi jesteśmy w kontakcie, w związku z czym i no całe środowisko, wszyscy liczymy, że we wrześniu, czyli z początkiem nowego sezonu teatralnego, no te rygory zostaną poluzowane i no na to się nastawiamy. Proszę nas nie pytać, dlaczego tak myślimy, ale tak po prostu myślimy. Może per analogia powiem, że kiedy planowaliśmy Festiwal Muzyki Dawnej, ten, o którym wspominał pan burmistrz, w kościołach mogło uczestniczyć w mszach 5 osób i my jakby decyzję o tym, że robimy festiwal, podejmowaliśmy w sytuacji, kiedy formalnie zgoda była na to, że 5 osób będzie mogło uczestniczyć w tych koncertach. Udało nam się, ryzyko się opłaciło, no zakładamy, że te
poluzowania będą następowały w tą stronę, a ewentualne zaostrzania to znowu nastąpią później niż nasz festiwal się odbędzie, bo mówię się, że jeżeli ktoś tam przewiduje drugą falę, no to, to listopad, koniec października. Natomiast no, my wchodzimy w ten okres, który wydaje się takim okresem bezpiecznym i sprzyjającym do organizacji festiwalu, chociaż datę ustaliliśmy niezależnie dużo wcześniej, nie wiedząc zupełnie o pandemii. Rozumiem, że nie ma pytań, że powiedzieliśmy Państwu to, co Państwo oczekiwaliście, skoro nie ma pytań, chyba że Pan Burmistrz jeszcze chciał pozwolić. Nie mam, też nie mam pytań, natomiast mamy po prostu po wysłuchaniu programu, tutaj wprawdzie szczegółowego, po zachętach, myślę, że pozostaje nam z niecierpliwością czekać na 21 września, a wcześniej na 15 i 17 lipca, żeby po prostu zdobyć na festiwal bilety. Także cieszę się i zapraszam za Państwa pośrednictwem wszystkich miłośników teatru, tych, którzy teatr kochają od zawsze, ale również tych, którzy chcieliby go pokochać, a może nawet jeszcze nie wiedzą, że można się w teatrze zakochać, i to bez reszty. Ja myślę, że ten program, który dzisiaj Państwu przedstawiliśmy, to jest jakby też cząstka z propozycji, którą chcemy fanom, miłośnikom teatru i tego jesiennego festiwalu teatralnego przekazać we wrześniu. Bardzo nam zależy i jesteśmy przekonani, że tak będzie, że ten festiwal będzie się odbywał w bardzo sympatycznej atmosferze, w cudownym klimacie. Właśnie w moment, kiedy nawiązaliśmy współpracę z panem dyrektorem, z panem burmistrzem, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, że ten festiwal ma się odbyć właśnie tu, w tym miejscu, byliśmy już przekonani, że ta nasza współpraca będzie przebiegała bardzo swobodnie, sympatycznie, a jej efekt przyniesie spotkanie nie tylko stricte teatralne, ale również spotkanie takiej wspólnoty widzów, aktorów, twórców tych spektakli z nami, że będziemy mogli również nie tylko w atmosferze tutaj tego święta teatralnego, ale również na zewnątrz. Na razie Państwu nie będziemy zdradzać, co planujemy, jeszcze całą otoczkę tego festiwalu. Wszystko to przyczyni się do tego, że będziecie Państwo mogli potem o tym festiwalu pisać, opowiadać jako o czymś o starym festiwalu w nowym miejscu, czyli o nowym jakby otwarciu tej naszej tradycji. Bardzo na to liczymy i trzymajcie Państwo oczywiście kciuki za nas, trzymajcie kciuki za artystów, za teatr, no i żeby rzeczywiście jakieś nieprzewidziane, to odpukujemy tutaj, panie burmistrzu i panie dyrektorze, odpukujemy za chwileczkę w niemalowane drewno, żeby nam jakiś koronawirus nie stanął na drodze. Trzymajmy kciuki za to. Dziękujemy Państwu za przybycie. Bardzo sugeruję i proszę o wpisanie swojego maila i postaramy się tak dosłownie w ciągu pół godziny wysłać Państwu te materiały, zanim wrócicie do swoich redakcji, powinniście mieć już je na skrzynkach. Dziękujemy.